kochani moi, święto ofiarowania Pańskiego i ten fragment Ewangelii świętego Łukasza. Pamiętamy, że święty Łukasz, lekarz, uczeń świętego Pawła, apostoła, relacjonuje, nie był świadkiem wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa, ale relacjonuje to, co przekazywali mu apostołowie. Prawdopodobnie spotkał się z Matką Jezusa, z Matką Bożą i te informacje, które mamy zawarte na początku Ewangelii świętego Łukasza, najprawdopodobniej spisuje bezpośrednio z relacji samej Marii, samej Matki Bożej. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę, bo myślę, że jest to sprawa aktualna, ona tyczy naszych czasów, naszych dni, na taki fragment zadziwiającej Ewangelii. Postać tego starca Symeona i postać prorokini Anny. Co ich charakteryzuje? Myślę, że to byli ludzie prawego sumienia, ludzie prawi. Człowiek prawy, chrześcijanin, to taki, który chodzi ścieżkami Pana. Człowiek prawy to taki, który wsłuchuje się w głos Pana, w głos sumienia, który działa zawsze zgodnie z sumieniem, nie podejmuje decyzji wbrew sumieniu. I tu ewangelista pisze, że ten człowiek, Symeon Sprawiedliwy, tak jak Anna, oczekiwał przyjścia Mesjasza. Człowiek wrażliwy na dobro, człowiek chodzący w świetle. Dzisiaj symbolem dnia dzisiejszego jest gromnica, jest świeca. Człowiek chodzący w tym Bożym świetle. Człowiek otwarty na działanie Ducha Świętego, na szukanie woli Bożej. Człowiek, którego drogi były proste, to znaczy człowiek sumienia. I to on, jego dotyka Duch Święty poprzez jego sumienie. To nie jest jakieś dodatkowe objawienie, które otrzymuje ten człowiek. Działa w nim sumienie. Działa w nim ten Boży wzrok. Widzi coś, czego nie widzą inni. I wtedy, kiedy przychodzą z Nazaretu Maria, święty Józef, niosąc dzieciątko, to on widzi coś, czego inni nie widzieli. To jest właśnie działanie Ducha Świętego w sercu człowieka i ten Boży blask, to Boże światło, które postrzega człowiek prawego serca. I to samo było w życiu tej prorokini Anny. To jest zadziwiające. Te słowa, które zapisuje ewangelista, które wypowiada starzec Symeon, czyli też prorokini Anna, one wchodzą przecież już do, wchodzą na karty Pisma Świętego, stają się Bożym Słowem, za natchnieniem Ducha Świętego wypowiada te słowa właśnie starzec Symeon. Teraz mogę odejść, bo moje oczy ujrzały zbawienie Izraela. Faryzeusze nie widzieli zbawienia Izraela, czy uczeni w piśmie w osobie Jezusa Chrystusa. Dostrzegł to zbawienie Izraela, przyjście nowych czasów, starzec Symeon. Dostrzegła to prorokini Anna, ta, która oczekiwała w swojej prostocie serca na przyjście Mesjasza. Oni uwielbiali Boga w tym właśnie momencie, w momencie tego spotkania z dziecięciem Jezus. Rozpoznają, uznają, uwielbiają, składają wyznanie wiary. Myślę, że my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, by iść taką drogą. I wchodzić nieustannie i iść taką drogą, tą prostą drogą, wsłuchiwać się w głos naszego sumienia,
bo poprzez sumienie w nas działa Duch Święty i obyśmy byli zawsze wierni temu wewnętrznemu głosowi. Tam, gdzie sumienie jest nieprawe, zdeprawowane, znieprawione, zniszczone przez grzech, tam nie ma światła Bożego. Tam jest tylko zło, potem to zło, które ktoś będzie propagował, będzie proklamował, będzie obwieszczał, będzie tym złem się cieszył, chwalił wszelką obrzydliwością. Myślę, że warto o tym pamiętać. Tam, gdzie serce jest zamknięte i umysł człowieka, sumienie poranione, znieprawione, tam działa zły duch. My to działanie złego ducha widzimy dzisiaj na każdym kroku, a duch zły działa poprzez ludzi, działa w człowieku zranionym i znieprawionym, zdegenerowanym, bo odrzuca to Boże światło. Idźmy w światłości Pana. To jest przekaz dnia dzisiejszego skierowany do wszystkich osób wierzących. Amen. W dniu dzisiejszym również obchodzimy, pamiętamy Dzień Życia Konsekrowanego. Zwykle w katedrach odbywały się uroczyste msze święte, gdzie przebywali i wszyscy kapłani, kapłani zakonni, siostry zakonne, nie, ze względów epidemii tych spotkań nie ma. Modlimy się także w dniu dzisiejszym za siostry, te, które przebywają w klasztorach zamkniętych na terenie diecezji. Mamy 3 takie klasztory. Siostry Redemptorystki w Bielsku, tu gdzie macie ten krzyż górujący nad miastem, tam jest ich klasztor. Siostry Klaryski, potem w Kętach i wreszcie siostry Karmelitanki w Oświęcimiu. Modlimy się w ich intencjach, modlimy się o powołania do tych klasztorów, gdzie te siostry przebywają, modlą się za całą diecezję, za wszystkich wierzących. Jednocześnie dzisiaj składamy ofiary do koszyka na pomoc tym siostrom, bo one są odizolowane od właściwie całego świata, nie biorą udziału w życiu takim społecznym, modlą się tam za nas i za całą diecezję.